Zielona Góra jest miejscem, jak wiemy, dla Polski Niezależnego absolutnie najważniejszym, absolutnie kultowym. Najserdeczniej mogę, zapraszam do udziału w festiwalu Filmu Agora, festiwalu m.in. Kina Niezależnego. Do Zielonej Góry. Do udziału i do przybycia na... Festiwal filmowy. Kino Niezależne. Filmowa Góra. Jest to piąty już festiwal. Ten festiwal kręci się wokół kina niezależnego. Prezentuje szeroką bardzo paletę filmów niezależnych. Kino Niezależne. Filmowa Góra. To jest szalenie interesujące, dlatego że... To jest ładny festiwal, gdzie... Kino Niezależne. Kino robione własnym sumptem, własnym wysiłkiem. Znajduje jakieś forum, znajduje publiczność, znajduje widza, znajduje kontakt z ludźmi. Ta granica pomiędzy kinem zawodowym a niezawodowym się powoli zaciera. Robimy różne kino, ale to jest zawsze to samo kino. Filmy niezależne to są właśnie takie filmy, które powstają z potrzeby serca, z pasji, z ciekawości. I na kinie niezależnym powinno wam zależeć, nie? A nie zależeć, nie? Żeby się nazwą nie sugerować. I bez tego typu filmów myślę, że nasza kinematografia i w ogóle kinematografia byłyby i uboższe, i głupsze, i mniej innowacyjne. Myślę, że warto zobaczyć, co słychać po tej drugiej stronie. Jestem Zielonej Góry, dlatego taki zielony w tej chwili jestem, bo jestem Zielonej Góry i wszystkich zapraszam do udziału w festiwalu kina niezależnego, filmów niezależnych, Filmowa Góra. Filmowców, kibiców, fanów, fanów kina, wpadnijcie, bo warto. Zapraszam wszystkich filmowców do udziału i do przybycia na projekcje, rozmowy, spotkania festiwalu filmowego Kino Niezależne. Filmowa Góra. I chcielibyśmy państwa zaprosić do Zielonej Góry. Ja już ją odwiedzałem i mam o niej dobre mniemanie. Zielona Góra jest miastem bardzo przyjaznym młodym filmowcom. Bardzo zapraszam rzeczywiście. Może będę na tym festiwalu, to może coś zobaczę.